zdarzało, może nie spróbowałam. To jest super sprawa. Genialne. Jakbym tam od zawsze był. To jest takie moje naturalne środowisko. Dużo spokojniejszy jest ten świat pod wodą. Zawsze chciałem nurkować. Chciałem się sprawdzić po prostu. Czy dam radę? Wylew zmienił w moim życiu to, że nie mogę jeździć na przykład. Mam motocykl jeszcze, który stoi i czeka. Na początku, jak dostałem tego wylewu, to nie chciałem iść nawet do szpitala. Mówię samo przyszło, mówię samo później, nie wiedziałem co to jest. Zacząłem drętwić w samochodzie całkiem. Dobrze, że nie jechałem. Zadzwoniłem do żony i zadzwoniłem po zmiennika. Przyjechali. I Bogusia mówi, to jedziemy do szpitala. Ja mówię, w życiu, zapomnij, mówię, kobieto. I byłem na tyle cwany, że mam już taką znajomą panią doktor, po którą zadzwoniłem. Ona przyszła, mnie przybadała. Mówi, Łukasz, wiecie, nie chcę straszyć. Mówię, a to jest chyba wylew. Ty gadasz bzdury. I to jest to, co pamiętam ostatnio. I się obudziłem w szpitalu. Z tego, co wiem, to miałem operację robioną u tętniaka łatanego w Poznaniu. No, pierwsza rehabilitacja w Białogardzie trwała 9 tygodni. Tam pojechałem jako leżący, już jak wracałem, to próbowałem chodzić. Na wózku na pewno idzie. No, na początku w ogóle nie byłem, nawet nie mówiłem na początku. Musiałem dochodzić do logopedy nawet. Paraliż do dziś mi stopa opada przecież. Na co dzień jest to duża frajda, uśmiech i energia, która musi do nas powracać, ponieważ ponad już 10 lat, jak zajmujemy się osobami z niepełnosprawnościami pod wodą i cały czas trwamy i myślę, że cały czas tego wiatru mamy wystarczającą ilość. Natomiast jeśli chodzi o zmiany, które zachodzą w tych ludziach, to przez pryzmat czasu możemy powiedzieć, że to nie tylko chwilowa energia, chęć wyjścia z domu, chęć rozwijania się, to zmiany na całe życie. Po raz drugi jestem pod wodą. Po raz pierwszy nurkowałem masce pełnotwarzowej i ona mnie tak, nie wiem, czy to maska, czy to co było, bolała mnie tu głowa w lewej skroni. Ale jest dobrze. Dzisiaj już na półmasce zszedłem i było ok. Woda bez wątpienia wyrównuje nasze niedomagania, natomiast najważniejsza przy nurkowaniu jest głowa. Wszędzie tam, gdzie dysfunkcje dotyczą układu ruchu, z każdą z nich, mając sprzęt instruktorów, możemy sobie poradzić. Nie możemy sobie poradzić tylko z dysfunkcjami głowy. Jeżeli nurek słucha poleceń i ogarnia ogólnie tą sytuację, to całą resztę można zrobić. Woda absolutnie niweluje kłopoty z niedowładem kończyn, dlatego że one w wodzie dużo mniej ważą, więc są łatwiejsze do obsługi. Jeżeli ktoś nie ma kończyn, to w ogóle nie przeszkadzają. W związku z tym niedowłady i zaburzenia motoryki układu mięśniowego nie mają kompletnie żadnego znaczenia przy dobrym sprzęcie i sprawnych instruktorach. Wracam do tego. Musi być sprawna głowa. Wrażenia byłem. Bał się, ale później zrobił god. Fajnie. A później jak się zanurzyłam, to później było okej. Ryba, bo to mój znak zodiaku. I ryba to ryby ja. I dlatego po życiu śmiechało. To jest ogromna przyjemność, jeżeli bierzemy ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób niepełnosprawni w różnych odcinkach swojego życia ciała, bierze ich się do wody i
ogromna satysfakcja, jak wychodzą tacy uradowani, dlatego że dla nich woda jest, oni są równoważni nam w wodzie. Likwidujemy wszystkie bariery, które dla nich w życiu stanowią. I to jest ogromna radocha. Wychodząc z wody z takimi ludźmi, poświęcając im troszeczkę czasu i cierpliwości, powoduje to, że oni naprawdę robią. To jest ogromne wrażenie, jak wychodzą w wodzie uradowani. To jest dla nas największa satysfakcja w tym, co robimy. Czujemy tak, nakładanie tego, tej pianki na ciebie, nie? Najtrudniejszy to był ten moment zanurzenia tak pod wodę, a jak już weszłeś pod tą wodę, to jest zupełnie inaczej, nie? Przyjemnie. Całkiem fajnie. Staramy się udowodnić, że niemożliwe nie istnieje i życie nie ogranicza się do tego, żeby z pracy wrócić do domu i z domu z powrotem iść do pracy. Staramy się pokazać im coś, co dla przeciętnej osoby brzmi jako ekstremalne, dla nich też może być dostępne. Tym samym buduje w nich poczucie sprawczości i życie nabiera sensu. Wychodzą z tych czterech ścian, robią coś niesamowitego i jak obserwujemy, przekłada się to też na funkcjonowanie w społeczeństwie. Zadowolenie z życia. Fantastycznie to wyglądało. No, ryby było widać. To sporo. No, byłem prowadzony przez dwóch instruktorów, którzy mnie trzymali. Fajne wrażenia są, naprawdę. Bardzo ciekawe. Oni przychodzą tutaj z niedowierzaniem, że ich życie gdzieś tam się zakończyło, na jakiś etap i nagle się okazuje, że wchodzą z nami do wody i są nam równi. Absolutnie mamy tutaj ludzi, którzy z nami mieszkają wiele, wiele lat już, którzy jeżdżą na wózkach, którzy są niepełnosprawni. I to jest ogromna satysfakcja, że tworzymy taką rodzinę tutaj, bo oni przyjeżdżają, chętnie z nami wchodzą do wody. Często gęsto są to ludzie, którzy nie mogą sami wejść do wody, muszą być z nami, z jakimiś strukturami. Natomiast to obcowanie z nimi w wodzie, z rybami, coś fantastycznego, polecam. Poznaliśmy osoby, które były bezrobotne i zaczęły pracować albo od razu w zakładzie aktywności zawodowej. Mamy przykłady osób, które biorą udział w projekcie, a były w WTZ-cie ujskim. Było to w parze z nurkowaniem, gdzie moim zdaniem się usamodzielniły, nabrały właśnie tej pewności siebie i zaczęły pracę w zakładzie aktywności zawodowej w Pile. Także jak najbardziej jest to, myślę, że taka skuteczna terapia. A na co dzień pracuję w ZAZ-ie. To jest zakład aktywności zawodowej na ulicy Węglowej. Składam takie koperty. Chciałbym znowu jeździć motocyklem. To jest takie największe moje marzenie, które stoi i czeka. To z nurkowaniem się spełniło. Warto wierzyć w marzenia. Nie jestem psychologiem ani psychiatrą, natomiast tak jak patrzymy na tych ludzi, którzy przychodzą tutaj od kilku lat, bez wątpienia wzrosła ich samoocena, pewność siebie. Dużo częściej się śmieją po prostu. Myślę, że przy wszystkich niedostatkach, z którymi tutaj przychodzą, wychodzą mając pełne kieszenie szczęścia.